Cześć, tutaj gracz niedzielny 1, a to jest 14 odcinek z cyklu Pograjmy w Wiedźmin The Witcher. No już zaczynam się powtarzać z tym The Witcher. Osiłek, który mnie tu zaczepiał. Dobra, ja spojrzę sobie od razu do mojego dziennika. Gra w kości poszukiwany, to jest... Ach, to jest ten z magistrem, tajemnica, wiedźmińskie tajemnice. Okej. Okay. Poszukiwany. Gracz. Dom Passera Talara. Okej. Co tutaj, z kim tu zagadać? Siemkiem da radę? Siemkiem klawiszem? Nie. No nic, to z tym osiłkiem zagadam wobec tego. Nie podskakuj. Nie da rady. Zamknięte, zamknięte. Juchu. Muszę się tu rozejrzeć. Zastanawiam się, kto mnie wsypał. Może i jestem złodziejem. Próbowałeś już brei, którą tutaj nazywają obiadem? Jeszcze nie. I nie mam zamiaru. Myślę, że wyjdę wcześniej, zanim podadzą posiłek. Niewinny jestem. Jak wszyscy. Uważaj, co mówisz. Ten tam to konfident. To Arnold, mój szczur. Arnold, zapiskaj ładnie. I elfi skazaniec. Jutro mój wielki dzień. Co tu robisz, elfie? Cieszę się ostatnimi chwilami życia, przynajmniej się staram. Jutro mają mnie powiesić. Miałbym do ciebie prośbę. Słucham. Zagrajmy w kości. Siemko pozwolił mi je zatrzymać. Ta gra zawsze sprawiała mi dużo radości. Jeśli nie masz własnych, pożyczę ci moje. Kurde, siedzę w pierdlu. I będę grał w kości. Dobra, nie stawiam wysokich stawek, bo niespecjalnie w to umie grać. Ale te moce wypadły. Dobra. Nie może. Wygrałem? Za pierwszym razem wygrałem? Coś niesamowitego. Nadal nie rozumiem zasad tej gry. Kiszka. A co ma przeciwnik? Obstawia przeciwnik. Dobra. On tam ma czwórkę, jedynki, piątkę. A ja zaryzykuję. Ta. I cyk. Proszę, trójeczki. Wow. Kicha mi z tego wyszła. Niestety wygra. O! Kurde, nadal nic z tego nie rozumiem. Szubrawcy, król jest dla was łaskawy. W kanałach zalęgła się bestia. Kto pokona króliszka, ten zostanie ułaskawiony i odejdzie wolny. A co z połową królestwa i ręką królewny? Bardzo śmieszne. Ty, Wiedźminie, lepiej uważaj, bo na dowcipy polityczne też mamy paragraf. Zabiję potwora. Cieszy mnie twój zapał, ale mam też drugiego chętnego. Kogo mam przekonać, że jestem lepszym kandydatem? Tamten w kącie twierdzi, że zatłucze króliszka gołymi pięściami. Który to? Ten osiłek? Wolne żarty. Sprawiedliwość, Wiedźminie, jest ślepa i czuwa również nad idiotami. W moim pierdlu wszyscy mają równe prawa. Walczcie. Kto wygra, pójdzie zabić króliszka. Bułka z masłem. Kurde, nie byłbym tego taki pewien.
Wielka ucieczka. Muszę się stąd wydostać. Krok pierwszy. Skopać żyć osiłkowi. No to już będziemy mogli się zmierzyć. No chodź tu. Obiję ci ryja, zejdę, zatłuc jaszczura i będę wolny. Zaczynajmy. Zabiję cię, draniu! Trochę mnie tłucze po mordzie. No i dostaje w ryjo. I o to chodziło, żeby dostał w ryjo. Pach! Padł jak gołota. Pardon? Przepraszam wszystkich fanów gołoty. Dobry jest wiedźmin. Puh, pomiot czarownicy. Wygrałeś, bo rzuciłeś na mnie urok. Z pewnością. Uratowałem ci życie, niewdzięczniku. Z kuroliszkiem nie ma żartów. Nie cwaniakuj, bo następnym razem dam ci wycisk. No dobra. Muszę porozmawiać z Vincentem. Jest Vincent Mace. To jest, z nim trzeba pogadać. No to gadamy. Wygrałeś. Tym samym zyskujesz prawo do zabicia bestii z kanałów. Czuję się niemalże dumny. Nadal chcesz zabić tego potwora? Nie stchórzyłeś, aby? Potrzebuję broni. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności skonfiskowaliśmy niedawno wiedźmiński miecz. Wiedźmiński? Skąd? Nie twoja sprawa. Siemko, przynieś ten srebrny miecz. Ten, co go znaleźliśmy u tego pasera, Talara? Tak, kretynie. Ten właśnie. Mogę go dostać? Do odebrania u Siemka. Resztę twoich rzeczy będziesz mógł zabrać ze schowka po wykonaniu zadania. Dobrze. Jeszcze jedno. Płacę ekstra za głowę bestii. Najlepiej nieuszkodzoną. Zobaczymy, co da się zrobić. Tajemnica Berengara została uaktualniona. Muszę się dostać do Talara. Dobra. Czy ja muszę pogadać teraz z Siemkiem? Ale to już skryptowane jest. Miecz. Gdzie ja go miałem? Pośpiesz się, nie mam całego dnia. A, tu jest. Skonfiskowaliśmy też jakieś eliksiry. Wiesz pewnie, jaki zrobić z nich użytek. Powodzenia. Gdy wykonasz zadanie, odbierz swoje rzeczy z depozytu za kratą. Na pewno się o nie upomnę. Potem dopadnę magistra. Głupiś. Magister to charakternik, człowiek od mokrej roboty. Ważniejszy jest ten, który nim kieruje. Szef. I tak pewnie nie dasz rady. Ich dowódca to prawdziwa szycha, ma te, koncesje. Chyba koneksje. W takim razie na pewno można go wyśledzić. Ta. Najpierw przeżyj spotkanie z kuroliszkiem. Niedługo wrócę i upomnę się o wszystko, co zostawiłem. Dużo tego nie było. Kanał. Lubię takie klimaty. A tutaj widzę, utopiec pałaszuje coś. Mało sympatyczny widok. Coś spadło. A właściwie ktoś spadł. Ach, wiedźmin ma srebrny miecz. Przygwoził bidaka. Ciało. Przeszukamy to ciało. Weźmiemy pochodnie. Weźmiemy krzesiwo. Tenerską żytnią zostawię. Oreny się zawsze przydadzą. Coś, jakieś tutaj nieliczne rzeczy. Język topielca. Kot. Dobrze, że mam kota. Przynajmniej gdyby tu się zrobiło ciemno, to nie zrobię wam takiej niespodzianki jak poprzednio, że nie będziecie widzieli, o co kaman, tak? Jest tu beczka. O, teraz na to mi szło. Oho,
Znowu skrypt. Co ty tu... A, Wiedźmin. Owszem, w rzeczy samej. Widoczne stygmaty mutacji. Białe włosy, pionowe źrenice. Wybacz, nie chcę mi się rozbierać. I nie pochwalę się resztą zmian anatomicznych. Przepraszam, nieznajomy. Jestem Zygfryd, rycerz zakonu Płonącej Róży. Nie chciałem być niegrzeczny, po prostu pierwszy raz widzę jednego z waszej konfraterni. Jestem Geralt, Wiedźmin. Jak trafnie zauważyłeś. Czuję się zaszczycony. Wiele dobrego słyszałem o wiedźmińskich technikach walki. Pozwolisz, że darujemy sobie grzeczności. Mam tu zadanie do wykonania i chciałbym się szybko uwinąć. Kuroliszek, prawda? Tak się składa, że do kanałów sprowadza mnie ten sam cel. Porozmawiajmy. Tak, Geralt? A co ty właściwie wiesz o kuroliszkach? Kuroliszek, nazywany skofinem, zalicza się do ornitoreptylii. Jest ogniwem pośrednim między gadami a ptakami. Masywny, dwukrotnie większy od dużego ptaka. Przypomina nieco koguta, stąd jego potoczna nazwa. To ciekawe. Mów dalej. Kuroliszek jest często mylony z bazyliszkiem. To dwa odrębne gatunki, podobne tylko z nazwy. Wbrew obiegowej opinii nie zamienia w kamień spojrzeniem. Należy za to wystrzegać się jego dzioba. Atakując, trafia w witalne narządy z zabójczą precyzją. Szczególnie, jeśli bestia ma szansę zajść ofiarę od tyłu. Jak więc według ciebie należy walczyć z takim potworem? Należy uważać na tyły. Kuroliszek potrafi zakraść się bezszelestnie i zdradziecko zaatakować plecy. Bez srebrnego miecza walka jest o wiele trudniejsza. Co więcej, trzeba dobrze machać tym mieczem. Skofin jest wymagającym przeciwnikiem. Jakie składniki alchemiczne można pozyskać z kuroliszka? Chociaż oczy bestii nie zmieniają w kamień, są bardzo cennym i uniwersalnym komponentem. Słyszałem, że jeszcze cenniejsze są lotki z ogona bestii. Imponująca wiedza. Muszę przyznać, że moja wiedza o potworach kończy się na kuroliszku. Grawiura opisująca tę bestię jest jedyną, jaka zachowała się po moim świętej pamięci ojcu Eikus Danel. Posiadał ich znacznie więcej, ale przepadły w brzuchu mantikory. Rycina kuroliszka okazała się odporna na trawienie. Współczuję. Polowałeś też na mantikorę? Niedokładnie. Byłem wówczas poza domem. Kiedy wróciłem, dowiedziałem się, że ojciec, mimo iż kaleki, postanowił walczyć z potworem. Kazał się przywiązać do konia i z modlitwą na ustach ruszył do szarży. Domyślasz się, że skończyło się to tragicznie. Kiedy dotarłem na miejsce, poczwara konała w straszliwych męczarniach. Połknęła staruszka niemal w całości, nie mogąc wydłubać go ze zbroi. Później mówili, że święty płomień gorący w duszy Eika spalił serce potwora. Zaiste bohaterska śmierć. Niech spoczywa w pokoju. Chcesz zabić kuroliszka? Sądzisz, że sobie poradzisz? Święty płomień poprowadzi moje ramię. A mogę wiedzieć, co skłoniło rycerza Płonącej Róży do wyprawy w kanały śladami bestii? To proste. Bestia zagraża Wyzimie i trzeba ją usunąć. Zakon od dawna tępi potwory. Z bardzo dobrym skutkiem. A zatem konkurencja dla Wiedźminów. Mówiąc otwarcie, jesteście reliktami. Ilu Wiedźminów jeszcze żyje? Kilku? Góra kilkunastu. Nie stanowicie konkurencji. Poza tym zakon nie każe sobie płacić za ratowanie ludzi od niebezpieczeństwa. Tak, ale lśniące zbroje i zamki warowne ufundowały wam dobre wróżki. Nie chcę się kłócić. Skoro jesteśmy tu obaj, nie ma sensu ustawiać się w kolejce do potwora, szczególnie, że w kanałach jest też sporo utopców. Co powiesz na połączenie sił? Chętnie przyjrzę się twoim technikom walki i zaręczam, że nie noszę miecza od parady. Jak to niezły pomysł, chodźmy razem. Nie. Dzięki, ale muszę odmówić. Pracuję sam. Jak wolisz, tylko nie zdziw się, widząc martwe ścierwo kuroliszka. Do zobaczenia. Wolę pracować sam. O! Wskazówka, zdobywasz srebrny miecz, bardzo skuteczny przeciwko magicznym bestiom i potworom. W walce z ludźmi i zwierzętami lepiej sprawdza się miecz stalowy. Okej. To co ja tutaj... A, teraz on to jest. Zbiorowy styl walki chyba miałem włączony. Panowie utopcy, po kolei proszę. I nie skakać tutaj, tak? O,
Dobra, poszły w piach. Spoko. Przeszukamy szczątki. Jednak wszystko. Tutaj też, bo to są mózgi. Oj, spadło. Padł. Dobra, biorę wszystko. Ach, i poczułkę przeszukam od razu. Wow. No, już pochodni nie wezmę. Okej. No nic, to ruszam szukać. Kuroliszka, tam jest jeszcze jedna beczka. No dobra, dobra. Wiedźmin niestety nie umie skakać. Umie tylko zeskakiwać. No, jeszcze jedne szczątki. Też zabiorę wszystko. Też zabiorę wszystko jak najbardziej. Ciało już przesłukałem. Beczka, krata. A, mapa. O. Wejść się do zimy klasztornej. Mhm. Krata zamknięta. Dobra. Odnoga kanałów. Czy tam przejdę? Wiedźminek się wspiął, ale umie się wspinać za to wiedźmin. To jest zrujnowane i tam się nie przedostanę. Okej. Okay. Skakuj wiedźminie na podest. Idziemy szukać szczęścia dalej. To jest nic. Wow, miejsce mocy. Wow. Znalazłem miejsce mocy. Co chcę zrobić? Odprawić rytuał magii. Okej. Okay. Beczko, beczko, beczko. Zapytaj beczkę. Oreny na pewno. Arbuza nie będę brał. Krzesiwo na pewno. Osełkę do miecza również. O. No, użyję osełki. Czeka mnie walka z króliszkiem. O, utopte. Beczka, beczka, szczątki, szczątki. Ciekawe jak tam pachnie w tych kanałach. Szkoda, że jeszcze nie ma technologii opracowanej, która potrafi czuć zapachy. Która potrafi czuć zapachy. To by była jazda, gdyby można było czuć zapachy, co? Świetne by to było. Tu jest krata. Zygfryd jest tam. No, będziesz tu widzieć mnie? Skakuj, bo jest beczka do przeszukania. Uff, zobacz, jakiś shit. Dosłownie ich przynosi. Worek. Zamknięte.
Dobra. Ciało rycerza, proszę bardzo. Przeszukamy. Oreny, oreny. Klucz. List Richarda Enrika. Ja sobie go od razu przeczytam. Okej, okay. Eriku, z torturowanych bluźnierców udało mi się wydobyć tylko ogólną informację. Wiemy, że miejsce spotkań wyznawców lwiowowego pająka znajduje się w jednym z lochów w kanałach. Niestety nie udało nam się ustalić dokładniej lokalizacji. Jeden z kultystów miał przy sobie klucz, który dołączono do listu. Stawiam orzechy przeciw diamentom, że klucz otwiera drzwi, za którymi znajduje się miejsce spotkań. Zejdź do kanałów i spróbuj zlokalizować wspomniany loch. Niech wieczny ogień oświetla ci drogę w ciemnościach. Okej, okay. Miejsca kanały. Czy jest coś na mapie nowego? O, jest leże króliszka, świetnie. To cóż, nie ma wyjścia, muszę się tam udać. Do leża króliszka. Dobra. Przeszukamy szczątki na szybko. Weźmiemy wszystko. O, szcząteczki, szcząteczki. Chodźcie tutaj do mnie. Coś nie mogę wycelować. No. Będę się tak męczył. Dobra. Chyba sobie daruję. Dobra, matka. Okej. Wygląda na to, że zbliżam się. O! Króliszek walczy z utopcem. Świetnie. Ole mnie dźgnął. Orzysz ty w mordę. Ale jest ostry. Muszę się wklikać. O, już ostry jest ten króliszek. Nie ma z nim żartów. Ale i też padł. Udało się. Widzę, że mnie uprzedziłeś. No, króliszek rozpłatany, jak się patrzy. Jestem wiedźminem. Zabijam potwory od dziecka. Nie zapomnij tylko o swoim trofeum. Vincent wyznaczył nagrodę za głowę króliszka. No cóż, chyba posłucham twojej rady. Wiesz może, jak wydostać się z kanałów? Tak się składa, że wiem. Weź głowę króliszka i chodź za mną. Prowadź. Dobra. Przeszukam króliszka. Co ma? Pióro króliszka oczywiście. Toksynę, składnik alchemiczny. Sefira Malkad, kamień. Głowa króliszka, trofeum. Oczywiście, że wezmę. Dobra, muszę oddać. No i widzisz, teraz mogę przeszukać. Idę za Siegfriedem. Chodź, nie mamy całego dnia. W tym szambie się babram. O, Siegfried wie, gdzie idzie. Zaraz. Moment, Siegfriedzie, zaczekaj chwileczkę. A jakbym tam poszedł, mnie korci, żeby wyjść do tej krypty kultystów. Ognisko.
beczkach. Okej. Złaź do tego szamba, wiedźmin. Ognisko. Gracz, no tak, no to powinien sobie... Teraz spokojnie, spokojnie, spokojnie. Czyżbym nie mógł tu wejść do tej krypty kultystów? Na razie nie mam takiej możliwości. Dobra. Wracam do Zygfryda de Lewy. Z zakonu płonącej róży. Ach, pochodnie mi jest do niczego niepotrzebne, już mam jedną. Zygfrydzie, czekasz na mnie? Jesteś, dobrze. Wyjście z kanałów to te drzwi za mną. Tutaj się rozstaniemy. Jednak... Cicho. Słyszę kroki. To dziwne. Mało kto ma odwagę się tu zapuszczać. Wow. Znaleźliśmy siwego skurwiela. Szef jak zwykle miał rację. Zabić go. Rycerza ten. Dychaj! O, ja walczę srebrnym mieczem. A, także... Dzięki, Zygfrydzie, za pomoc. Starzy znajomi? Powiedzmy. Zbiry ze znakiem salamandry prześladują mnie już od jakiegoś czasu. To ciekawe. Kto wiedział, że będziesz w kanałach? Kto zdążyłby zwołać bandytów? Vincent. Kapitan straży, który mnie aresztował. Klawisz z więzienia. I więźniowie. Walczyłem z Króliczkiem, żeby odzyskać wolność. Jeśli chodzi o przywódcę tych zbirów, grono podejrzanych jest niewielkie. Wiesz co? Mam w Wyzimie znajomego detektywa. Idź i porozmawiaj z nim. Niezły pomysł. Może fachowiec będzie mógł mi pomóc. A co ty zamierzasz? Muszę załatwić kilka spraw na posterunku zakonu. Potem poszukam innej bestii. Świat nadal jest pełen potworów. Widziałem, że umiesz sobie z nimi radzić. Ja tymczasem udam się do lożku. Muszę odzyskać moje rzeczy. Sprawdź wszystko dwa razy. Siemko ma nie najlepszą reputację. Wynośmy się stąd. Oto klucz otwierający drzwi do miasta. Zamknąłem je kilka dni temu, żeby Kuroliszek nie wydostał się na zewnątrz. Dzięki. Wolałbym nie wracać tą samą drogą. Gdybyś jeszcze kiedyś zawitał do kanałów, może się spotkamy. Czasami wyprawiam się tu na poszukiwanie potworów. Święta misja ochrony ludzkości i tak dalej, co? Niepotrzebna ironia. Jesteśmy po tej samej stronie. Kiedyś to zrozumiesz. Do zobaczenia, Zygfrydzie. Cieszę się, że cię poznałem, Wiedźminie. Gdybyś się za mną stęsknił, będę na posterunku w Wyzimie. No dobra, ja jeszcze tych bandziorów... przeszukam. O, ten merski żelazny miecz, wezmę go. Ojej. O, nie mogę wziąć. Ten merski żelazny sztylet. Dobra, oreny. Chleb z kurczakiem. Osełka do miecza też się przyda. Okej, co to ja miałem? Dziennik muszę wyjść. Wiedźmińskie tajemnice mam cały czas zaznaczone. A muszę... podejrzane Vincent Mace. Co się... Pamięć ostrza. Bestia z kanałów. Okej. Tu jestem przy wejściu. Nie pędzę wobec tego do Vincenta. Zdać mu relację. Z walki z Króliszkiem. Oddać mu trofeum, zebrać kasę i moje fanty. Zima klasztorna. Tani dziwki, mordercy i żebracy. Niezła odmiana po spacerze przez ścieki. Baza salamandry musi znajdować się gdzieś tutaj.
Głupia zabawa. Kurde, czyli muszę się tam udać ręcznie. Okej, słuchajcie, to do Vincenta polecę w kolejnym odcinku, a na razie dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.